się z, no, z bratem na poszukiwaniu jazi, kleni i być może jakiegoś bolenia. To jest nasza pierwsza wyprawa od 2 tygodni, ponieważ pogoda była taka, że w ogóle nie dało się łowić. Bardzo zimno, wiało, deszcz, woda w odrze miała prawie 20 stopni, a teraz ma 14. Ale będziemy próbować. Widać, że na rzece coś się dzieje, jakieś bolenie słychać. A czy będzie jaś kleń, to też zobaczymy. Pogoda fajna, cieplutko, można w koszulkach łowić. Taka tam wyprawa nad rzekę. Udało mi się. Bolenik? Bolenik. Poszedł w nurt od razu? I ten tak wystartował to do mojej przynty. Tak? A nie było, że nie. Taki podwymiar? 50. Tak? Dobra, i to na początek. Tak, przyjemne kiju, bo w prądzie nawet nie o formie stawia. No zaraz zobaczymy może. Nie. No taki. Nie widziałem go jeszcze. Tylko teraz odżył. Tak? Teraz ciągnie? Nie urwie ci się? Nie. Pamiętaj, jaką ty masz tuinkę? 0,10. 0,10. To może mu tam tak na hama nie dałeś. Ale walczy w tym prądzie ładnie. No. I pracuje. Widać. On jest chyba większy niż 50. Wiesz? Pewnie dosyć. Mówisz? Nie kłamiesz? A ten nurt utrudnia, nie? Proszę. Za pieciąkę łapiesz? Nie ta ręka, może ja ci podbiorę. Ładny. O, ładna ryba. Ale że ci nie poszedł. Piękny bolen. No, to nie jest taka 50. Nie, większy. Dużo większy. Torpeda odrzańska. Na co wziął? Wobler Tomka Krzyszczyka. Tomka Krzyszczyka. Stary, stary dobry wobler. Masz by ten wyhaczać? Pięta rabka i do wody. Bierzemy wolenia. Ile ma? 60, raz, dwa, trzy, 65. 65, ładnie. Ładnie.
No to, wypuszczamy go. Co? Jeden boleń. Dryfujemy na następną główkę. Ja próbowałem co jaziami, kleniami, Paweł z oboleniami. No i jednego bolenia złowił. Ja na razie nic mi... zero. Nic mi się nie udało. Płyniemy dalej, zobaczymy. Dzisiaj jest pierwszy dzień, dopiero jak się pogoda poprawiła, bo zawsze było po 14 stopni, wiało bardzo. Ale jutro znowu zmiana. Jutro znowu ma być zmiana, Paweł mówi. Dobra, próbujemy. Może jeszcze coś nam się uda. Siedzą tam, gdzie te plenie, no. Malutki okonek. Trzeba go delikatnie wyhaczyć. I dawaj. Poleni. A ten tak się chapał. Tak, ale słabo zapięty. Może się wypiąć. No to na dobrze. To jest jeden grosik gdzieś. Nie, dobrze siedzi. Dociął się tak. Dobrze siedzi. Patrz, nie chce się podebrać. O! Mały bolenik. Od razu go... Dziecko bolenia. Dziecko bolenia, tak. Wypinam go. I do wody. I do wody. O, koń. Znowu z największego. Tak, stoją w przelewach i mówię ci, jak klenie. W samym przelewie. I to już tam, gdzie woda ciągnie nawet, nie? Myślałem, że mam klenia. No, małego. Bywa i tak. Bywa i tak. A nie duży. No wtedy też mówię, że nie duży. Nie, nie, tego to nie duży. I to zobacz, jak daleko od przelewu. Nic się nie chapało. Nie, nie, ten jest zerowy. Może? Nie. Jaki średni? 50. 50, tak? Nie no, więcej ma. Na pewno wymiarowy. Ale mniejszy od poprzedniego, fakt. Co on taki pobijany, ty? Nie wiem, właśnie taki kurde jakiś... Pokaż. Może już sześciek jakoś... Jakiś pokaleczony jakby, nie? Nie. Mi na rękę podbierać, by tą lewą ręką to... No, no, no. A że na kotwicę. Co sobie zrobisz? Krzywdę. Mocno go i pewnie i wtedy nie zrobi ci nic. Za linkę pójdzie ci zaraz. Niech pójdzie. No w sumie. Ale jaki srebrny. Srebrny, bardzo srebrny. No. Kurde. Pokaż. Te podobno, jakiś taki jasny. Te podobno niejadalne w ogóle. W ogóle, niejadalne. Przyłóż go. Ma wymiar w ogóle? Ma. Ma, nie? 51. No taki sportowy. Puszczam. Tak, wypuszczam. Jeszcze jeden chodzi. Niech płynie, niech rośnie. Mówimy dalej z tego przelewu. Paweł próbuje łowić bolenie, a ja zmieniam ten wobel
zakładam mepsa i będę próbował łowić jazia i klenia z przelewu. Mamy przelewik. Będę próbował na mepsika. Lubię na mepsy łowić. W ogóle rytesy są dobre. Ale jakoś z obrotówkami bardziej wolę. Ale delikatnie brał, nawet nie czułem brania. Tylko puchnięcie delikatne. Nie walczę jako okej, ale na początku, jak okej. Okonę. Bolek. Taki. Może gdzieś tam wlazł prąd. Tak? No. Poszedł. A nie mogę zruszyć. Albo może inaczej. Nie duży. Nie duży, bo. Idzie się ładnie. Branie. Ładnie idzie się ciągnąć. Wyciągnąć. No. Ale. Prąd idą wszystkie, nie? A teraz wywalam prąd. Tak. Tylko bym myślał, że mają szansę. Czekasz? Jaki jest? A taki... Fajny. Fajny? No fajny. Co ty ma za pociąga? To jest Mikado Nihonto, nie? Nihonto Nihado. 0,10. Fajna, no. Wpisuje się. Bardzo. Fajny wolno. Jak siedzi? No. Patrzcie czerwone. Ja go za pyciągę, bo ci zejdą. Teraz się... Ryzykujesz trochę, nie? No ryzykuję, no ale... Widziałem, że zapięte w miejscu. Aż nie było mocno. No właśnie nie było. Delikatnie, myślałem, że głęboko. Pokaż go z boku, jak on wygląda. Ładny boleń. Odrzański. Rapa. Pokaż, jaki ma czarny pysk. Czarny pysk ma. Czyli mądry. Mądry. Wierny bieg. Puszczamy. Tak, wypuszczamy. No jakiś czas już łowimy. Ja na razie nie złowiłem żadnego klenia jazia.
Paweł zrobił ile? Dwa? Czy trzy bolenie? Trzy bolenie chyba. Jak się nie mylę. I się fajnie reagują i widzimy, że tu że jeszcze jeden jest na tej główce. Ale będzie próbował. Ja tutaj uparcie. Ale szedł. Miał i szedł. Ja tu uparcie spróbuję łowić jazia i klenia, bo ostatnio muszę coś dołowić. Może inny kolor podejdzie. Co to było? Lubił te cice pełne razy prostowane. Ale chodzi cały czas. Miałem pięknego jazia przed chwilą, ale spadł niestety. Bardzo ładny był. Ciągnął. No ale bywa i tak. Adrenalina taka została po nim. I legenda. Paweł ma kolejnego bolenia dzisiaj już. Który to dzisiaj już? Czwarty. Czwarty? Ładnie. Boleniowy dzień. The day of Bolen Day. Bolen Day. No i dobrze. Po tych dwóch tygodniach przerwy i jesiennej pogodzie w końcu coś się zaczyna dziać nad tą rzeką. Ładny, Paweł? Ładny, no ten fajny. Fajnie ciągnie? Ole, ładny boleń. Piękny. Naprawdę piękny boleń. Konkretnie. Nie było w ogóle słychać, że chodzi, nie? Nic. Ale to cięty aby. Tak? O, to może być. Ojej! Faktycznie. Może mu trochę poluźnić. A, dobra. Może się uda. Jeszcze ty tą lewą ręką teraz za plecionkę złapiesz. To będzie po boleniu. Gruby, nie można złapać. Mamy bolenia, udało się go podebrać. Fajny. Piękny, gruby boleń. Fajny. Pokaż jak gruby. Jest grubas. Łyknął ładnie. Za ostatnią tą. On się. Właśnie zmęczyłem. Niewygodnie mi tą lewą ręką podbierać rybę. Mówię. No niestety. Oddajesz tą stronę ciągnie. Szukaj tych szczypiec, gdzieś tu są. Nie wypniesz go chyba. Jest już wypięty. Ale naprawdę piękny boleń. Pokaż go w całej okazałości. Czekaj.
Piękny, odrzański, gruby bolek. Tak 67 może? Przyjmiesz go. Po 70 będzie. 60, nie. Czekaj. 60 ile? Przyłóż go. Przyłóż go do miarki mocno. Ciekawe, by tu się odsunął. 65. A wydawałoby się, że jest ten. Pokaż go jeszcze raz i do wody. Ale jest grubszy niż tamten. Tak. Wypuszczamy bolenia. Trzeba wypuszczać bolenie. Jak już wcześniej mówiłem, to są sportowe ryby. Nie nadają się do jedzenia. Także rybkarze, wypuszczajcie bolenie. Poszło. To nie wiem, coś ciągnie w miejscu, chyba jaś. Tak delikatnie brał. Zobaczymy, czy mi nie spadnie. Bo... No, opór ładny. W ogóle nie zacięłem, liczyłem na zbrania. Ale ciągnie. To idzie w... O, zeszł. Ale ciągnął. Piękna ryba była, znowu zeszła. Ale mówię, nawet nie czułem brania, nawet nie mogłem zaciąć, tylko już poczułem opór. Bywaj tak, mówimy dalej. No łowimy cały czas. Powiem wam, że tak dawno ta rzeka nie żyła jak dzisiaj. Naprawdę, na każdej główce bije boleń, wali tą sieczkę. Ciężko jest go złowić, ale no niektóre się udają wyholować. Paweł troszkę połowił. Z jaziami, kurde, gorzyn, bo spadają, a takie grube biorą, a tak delikatnie, że nawet nie czuć brania. Nic, tylko po prostu mam bardzo czuły kij i nie czuję brania, tylko już opór. No i są niedocięte i spadają mi, niestety. Ale próbujemy jeszcze, jest słońce wysoko połowić. Cofamy się na główkę, którą widzicie za mną, bo tam co chwilę słyszałem bolenia. Kończymy na dzisiaj nasz wypad na ryby. No niestety nie udało się złowić żadnego jazia, tak jak chciałem, i klenia. No, były na kiju 3 sztuki, bardzo duże, ale wszystkie się spięły. Nieraz tak bywa, takie jest wędkarstwo, ale było za to boleniowo, dokładnie. Paweł połowił ładne bolenie i dosyć sporo ich było. Naprawdę dzisiaj fajnie rzeka żyła. To cieszy, jak są rybki. Na weekend może wyskoczymy ze szpiegiem też na doderkę połowić. Może też jakieś bolenie, klenie. Może wtedy już uda mi się w końcu złowić jazia, jakiegoś wyciągnę. Ale ogólnie dzisiejszy dzień był udany. Połowiłeś ładnie, naprawdę ładnie. Kilka zeszło. Kilka sztuk też zeszło, tak, dokładnie. Jakieś okonki były. Po takim zastoju, jakim mieliśmy, 2 tygodnie było zimno praktycznie. No to naprawdę dzisiejszy dzień to był super. Ale dawno tak rzeka nie żyła. Jakiś. No tak, naprawdę. Rzeka na dzisiaj, także na każdej główce coś słychać, jakieś oczkowania, coś tam. Coś się dzieje po prostu. Widać, że ta rzeka zaczyna odżywać, jak troszkę ciepła dostała. Dobra, to do następnego razu. Cześć.